Dzień dobry, panie Pawle. Porozmawiamy sobie o tym, jakie korzyści przyniesie nam taki magazyn, bo wiemy już, na czym polega, jakie są jego składowe i no, jakie ma cechy, ale dlaczego to jest ważne w obecnych czasach? Witam serdecznie. Generalnie, jeżeli chodzi o automatyzację procesów logistycznych związanych z przetwarzaniem profili okiennych, czyli związanych tak z, notabene z produkcją okien, jest kilka aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę i te rozwiązania niosą ze sobą szereg korzyści. Oczywiście w dzisiejszych czasach pierwsze, co się nasuwa, czy polityka produkcji just in time i posiadania małych stanów magazynowych jest dobrym kierunkiem. Obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach sytuacje takie, że dostępność materiału miała znaczący wpływ na przewagi konkurencyjne poszczególnych producentów stolarki okiennej. I rozwiązania pozwalające na magazynowanie większych ilości materiałów również w szerokiej gamie, a wiemy wszyscy, że rzeczywiście zróżnicowanie profili okiennych wielu producentów okien jest znaczne, biorąc pod uwagę stosowane systemy, jeszcze jakby różnorodność systemów w kontekście jeszcze różnorodności kolorów tych okien, no niesie to ze sobą naprawdę wiele set, niejednokrotnie nawet więcej niż 1000 indeksów, które muszą być przechowywane u producenta okien. I teraz nie tylko wielkość magazynu odgrywa tutaj znaczącą rolę, ale również dostępność do tego materiału. I tak jak wspominałem, pierwsze co się nasuwa oczywiście w kontekście tutaj tych problemów z łańcuchem dostaw, że większy magazyn daje też niejednokrotnie większą przewagę konkurencyjną, gdyż generalnie jest ten materiał, z którego można produkować pod ręką. Natomiast ja muszę tutaj podkreślić, że automatyzacja procesów związanych z logistyką wewnętrzną w kontekście profili okiennych niesie ze sobą szereg innych korzyści, które notabene są dużo ważniejsze, powiedziałbym wręcz. No właśnie, panie Pawle, bo tutaj nie mówimy tylko o tym, żeby mieć dużą przestrzeń magazynową, ale żeby ją zautomatyzować, co to da wtedy? Jest szereg obszarów, których dotykamy, automatyzując logistykę wewnętrzną. Pierwszym z nich na przykład jest fakt, że poprawiamy jakość produktu, gdyż eliminujemy wszelkiego rodzaju uszkodzenia materiału. Automatyzując te procesy, zapewniamy stabilność tych procesów oraz to, że ten jakby obsługa tego materiału jest zestandaryzowana. I to, tak jak mówię, niesie ze sobą takie rezultaty, że poprzez zestandaryzowanie tych procesów związanych z przekładaniem chociażby materiału, wyciąganiem ich z palet, są mniejsze uszkodzenia, ale również mamy tutaj do czynienia z sytuacją tego typu, że te procesy logistyczne możemy lepiej planować, tutaj mówimy w kontekście sezonowania na przykład materiału przed procesem cięcia, prawda? Oraz możemy przechowywać materiał do cięcia też w lepszych warunkach. Także tutaj nie mamy kwestii związanych z oddziaływaniem no, niekorzystnych warunków atmosferycznych, tak to nazwę. Wszyscy wiemy, że to może być zarówno słońce, jak i deszcz czy słota. Czasem słońce, czasem deszcz, jak się okazuje. Panie Pawle, a jak to wygląda, jeżeli ktoś zainteresowany jest takim magazynem? No bo magazyn magazynowi nierówny. Jak to wygląda później, jeśli chodzi o takie procesy, że ktoś się zgłasza do państwa i co się dzieje? Tak, niejednokrotnie firmy jakby obserwujące tutaj możliwość postępu w tym obszarze zgłaszają się do nas i komunikują jakby chęć poukładania tego obszaru, tak to nazwę. I ja powiem otwarcie, te dyskusje związane z
doborem odpowiedniego rozwiązania, to nie jest dyskusja o samym magazynie, tylko żeby dobrać odpowiednie rozwiązanie, naprawdę trzeba zastanowić się nad tym, jak procesy logistyczne wyglądają na chwilę obecną. To jest związane z layoutem hali, to jest związane z jakby też planami rozwojowymi firmy. Czy są plany, aby ekspansja była dynamiczna i w związku z tym również, co za tym idzie, potrzeba jest dynamicznego rozwoju mocy produkcyjnych w niedalekiej przyszłości. I my z firmami, które chcą zmienić, zautomatyzować rzeczywiście ten obszar logistyki wewnętrznej, dyskutujemy o tym, jak można, bazując na posiadanych rozwiązaniach, bazując na możliwościach technicznych, jak można optymalnie zmienić logistykę wewnętrzną po to, żeby magazynować na małym obszarze, po to, żeby przepływ materiału był jak najbardziej efektywny, po to, żeby czas produkcji był jak najszybszy, żeby można było planować tą produkcję również, że tak powiem, bardziej precyzyjnie, oraz jak to zrobić, żeby jakość wzrosła. Ogólnie rzecz biorąc, jest wiele jakby guzików na tej klawiaturze, które można nacisnąć, i dla każdej, ja powiem tak, dla każdej z firm niektóre te instrumenty, czy też te wytyczne są ważniejsze niż pozostałe, powiedzmy. Czy też każda firma ma inną filozofię działania, ma inne problemy, jedne większe w jednym obszarze, lub też mniejsze w innym obszarze. I teraz tutaj niejednokrotnie te dyskusje sprowadzają się do tego, jak wykorzystać te możliwości, które mamy, po to, żeby w przypadku danego przedsiębiorstwa zapewnić maksymalizację związaną z poprawą konkurencyjności. No tak, a niezależnie jakby od warunków, w jakich przyjdzie Państwu współpracować z firmą, na pewno jakieś rozwiązanie się znajdzie, do czego gorąco zachęcam wszystkich, aby kontaktowali się z panem Pawłem Zielińskim z firmy Remert. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.